właśnie duża impreza taka w naszym mieście. Jak z organizacją w czasie pandemii? Ja powiem nawet tak, że nie tylko duża, ale największa w historii. No jeszcze nie mieliśmy takiego dużego grona uczestników podczas memoriałów i tu mam na myśli ilość zespołów, ale tak samo liczbę kibiców, mam nadzieję, mimo pandemii, gdyż po raz pierwszy memoriał będzie rozgrywany w naszym nowym obiekcie, Arenie Suwałki, gdyż dotychczas wszystkie te mecze były rozgrywane w Osir Suwałki. No jeśli chodzi o pandemię, no jest to nowość. Jest to pierwsza impreza w Arenie Suwałki po tak naprawdę ogłoszeniu pandemii. No i my będziemy przecierać szlaki. Mam nadzieję, że praca, którą wykonaliśmy, dobrze nas przygotowała do tego wszystkiego i że bezpiecznie, w dobrych nastrojach ten memoriał się odbędzie. Impreza w Arenie Suwałki, impreza masowa została zgłoszona na 1100 osób. I tyle możemy kibiców wpuścić do obiektu. Oczywiście plus organizatorzy, to jest też gdzieś około 50 osób, które organizują to całe wydarzenie. Przygotowaliśmy dla wszystkich też kibiców dodatkową atrakcję, możliwość wykorzystania ekranu tego dużego, który ładnie nam tu świeci przed areną Suwałki. I wszystkich, którzy będą spacerować, którzy będą jeździć rowerami na rolkach, hulajnogach, po bulwarach nad Hańczą czy wokół zalewu, serdecznie zapraszamy. Będzie tu drobna strefa cateringu zorganizowana. Zapraszamy wszystkich, którzy będą chcieli gdzieś tam, nie dostaną się do hali, bądź nie będą chcieli uczestniczyć w hali. Na świeżym powietrzu będą wyświetlane wszystkie mecze i będzie można je obejrzeć. Osir Suwałki posiada na swoim wyposażeniu leżaczki, krzesełka, także będzie kilka tych rzeczy rozstawionych, także na pewno każdy sobie znajdzie jakieś miejsce, żeby można było odpocząć, przysiąść, popatrzeć na ekran i pokibicować swojej ulubionej drużynie. Memoriał otwieramy w dniu dzisiejszym o godzinie 20. Zagra z Eneo CER Czarni Radom. A jeszcze mamy trzech dodatkowych uczestników. Jest to AZS Indyk Pol Olsztyn, Trefl Gdańsk oraz wicemistrz Polski Werwa Warszawa. Gościnnie, wyjątkowo, tak na zaproszenie, wystąpi w sobotę w jednym meczu poza turniejem Bas Białystok, nasz pierwszoligowiec, który awansował z Białegostoku. Też chcemy go pokazać, chcemy trochę przybliżyć tu szerszej publiczności, no bo cieszymy się, że województwo podlaskie rośnie w siłę siatkarską. Wszystkich, którzy nie będą mogli przyjechać do Suwałk, skorzystać z pięknej pogody, którą mamy i zobaczyć przed halą, czy też w hali, nie dostaną się na arenę. Zapraszamy na anteny sportowe Polsatu. Tam będzie można cały memoriał zobaczyć. W piątek mamy transmisję o godzinie 20 z jednego meczu. W sobotę od godziny 15 do godziny 22 jesteśmy na antenach Polsatu i tu będą trzy spotkania. A w niedzielę od godziny 17.30 do godziny 22.00 też dwa mecze będziemy na antenach Polsatu. 11. Memoriał imienia Józefa Gajewskiego, piątek, sobota, niedziela, 21-23 sierpnia. Serdecznie wszystkich zapraszamy.